Witajcie kochani, dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym pysznym przepisem. Pokażę Wam, jak zrobić owsiankę kokosową bez zboża. A dlaczego bez zboża? Jeżeli oglądaliście moje wcześniejsze filmy, wiecie już, że zboże nie jest przystosowane do naszego gatunku, niszczy nasze jelita, robiąc w nim dziury. Dlatego wymyśliłam przepis, który według mnie przypomina obłędnie smak tradycjonalnej owsianki. Zanim jednak przejdziesz do oglądania, przypominam, że mój pierwszy e-book Raw Food Swiss jest już dostępny w wersji polskiej. Dlatego jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam do kontaktu na maila rosegold.beata@gmail.com. I najważniejsze, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, koniecznie to zrób. Ciebie to nic nie kosztuje, a dla mnie jest to ogromne wsparcie. Jeżeli również chcesz być na bieżąco ze wszystkimi filmami, koniecznie wciśnij dzwoneczek, dzięki temu zawsze dostaniesz przypomnienie o nowym filmie. I oczywiście wszystkie komentarze, lajki są zawsze bardzo mile widziane. A tymczasem zapraszam do oglądania. Potrzebujemy jedną łyżkę cynamonu i miąższ z połowy laski wanilii, 200 g świeżego, otwartego miąższu z kokosa, jedne duże jabłko, 250 ml mleka kokosowego, syrop klonowy, dodaj tyle syropu, ile uważasz, wszystko zależy od tego, jak bardzo słodkie lubisz. Wydobywamy nasz miąższ z wanilii, wszystko wkładamy do naszego robota kuchennego i blendujemy koniecznie trybem pulsacyjnym. Tutaj bardzo ważne, aby był to tryb pulsacyjny, ponieważ zależy nam na tym, aby kokos był w dalszym ciągu w pełni nierozdrobniony, żeby pozostały takie grudki, które bajecznie przypominają właśnie owsiankę i tak właśnie również też smakuje w połączeniu z cynamonem i różnymi innymi dodatkami. I tak właśnie prezentuje się nasza owsianka. Jak widzicie, moje przepisy wszystkie są bajecznie proste i szybkie w wykonaniu. Dekorujemy owocami takimi, jakie lubimy. Użyjcie tutaj fantazji. Ja użyłam bananów, truskawek, a także jagód goja, które bardzo, bardzo uwielbiam. I na koniec posypuję cynamonem, który uwielbiam, i gotowe. Koniecznie wypróbujcie ten przepis i dajcie mi znać w komentarzach, czy Wam smakował. Ja z tego miejsca życzę Wam smacznego, serdecznie Was pozdrawiam, wysyłam dużo miłości i przede wszystkim, co najważniejsze, jak zawsze, dziękuję, że tu jesteś.